Dzień dobry, Bartosz Sawicki, dom maklerski TMS Brokers. Notowania walut naszego regionu przypominają roller coaster. Złoty wczoraj wieczorem umacniał się i pozostaje jednak wciąż powyżej kluczowego poziomu 4,20. Wydaje się, że ostatnie odreagowanie jest jedynie korektą silnej deprecjacji złotego, której towarzyszyło przecież także osłabienie pozostałych walut regionu. Ba, wśród walut zaliczanych do grupy Emerging Markets złoty w ostatnim czasie znajdował się w grupie raczej tych silniejszych, mimo że mocno tracił na wartości. Wydaje nam się, że dosyć ciekawym pomysłem jest próba zdyskontowania siły złotego w stosunku do innych walut naszego regionu, na przykład do węgierskiego forinta. Natomiast na rynkach międzynarodowych warto odnotować, że kurs funta sterlinga do dolara nadal testuje 200-sesyjną średnią ruchomą. Brak zakończenia tygodnia powyżej ważnego poziomu 1,5720 będzie naszym zdaniem zwiastował powrót do spadków wartości funta sterlinga do dolara amerykańskiego. Dosyć ciekawa sytuacja z punktu widzenia analizy technicznej ma miejsce również w notowaniach dolara kanadyjskiego, który zarysowuje podwójny dołek. Jego zrealizowanie byłoby równoznaczne z przebiciem szyi potrójnego dołka o większym zasięgu, który pozwoliłby na wzrost kursu w okolice 1,0290, czyli do górnej bandy kanału spadkowego. Natomiast kurs euro-USD znajduje się cały czas w okolicach 1,33 i dopiero zaknięcie poniżej tego poziomu pozwoliłoby na głębsze spadki euro-dolara. Dziękuję za uwagę.